Witam Cię bardzo serdecznie i ponownie lub po raz pierwszy na kanale, gdzie kobiety odzyskują swoją moc, ustanawiają swoje standardy i zmierzają w kierunku, w którym pragną zmierzać bezkompromisowo. Ja nazywam się Olimpia Gaja i dzisiaj rozmawiamy o złotej zasadzie każdej kobiety mocy. O zasadzie, o sposobie myślenia, który uczyni Cię kobietą, która jest nie do zatrzymania. Ta fundamentalna reguła, w mojej opinii, jest to jedyna reguła, której należy się trzymać. Resztę można swobodnie i po cichaczu łamać. I tą regułę aplikujesz do swojej codzienności i do większych projektów. Żyjesz, staje się Twoją naturą. Brzmi ona następująco. Wiem, czego chcę i nie spuszczam wzroku z mojej wizji. Wiem, czego chcę i nie spuszczam wzroku z mojej wizji. Obydwa składniki tej reguły są niezbędne. Podkreślam, to naprawdę jedyna reguła, której musisz się trzymać jako kobieta mocy. Widzisz, ludzie nie wiedzą, czego chcą, przez co nie mają się na czym sfokusować w życiu. Ich energia, ich potencjał, ich intencje nie mają kompletnie żadnego kierunku, nic ciekawego nie wyrasta na takim gruncie, albo wiedzą, czego chcą, ale nie jest to w nich zakotwiczone i bardzo szybko rozpraszają się. To, czego chcesz, oczywiście może być update'owane. Obiekty, narzędzia mogą się zmieniać z upływem czasu. Twoja wizja oczywiście może ewoluować. Czasami też trzeba odpuścić jakieś przywiązanie po to, żeby pójść drogą, do której wcześniejsze przywiązanie nas przygotowywało. Podam przykład z mężczyzną. Wyobraź sobie, że w końcu zmanifestowałaś i przyszedł do Twojego życia Twój wymarzony mężczyzna. Chciałaś mężczyznę o takich i takich cechach wizualnych, charakteru, o takim potencjale. No i on przyszedł. Życie płynie i Ty, zakładam, jeżeli jesteś kobietą mocy, jeżeli jesteś kobietą mocy, to zakładam, że masz w sobie naturalną potrzebę do rozwoju. Więc rozwijasz się, idziecie przez to życie i ponieważ się rozwijasz, ponieważ dostajesz nowy sposób myślenia, ponieważ integrujesz nowe elementy, ponieważ zrzucasz starą skórę, ponieważ uleczasz to w tobie, co nie było uleczone, to nagle może się okazać, że ten wymarzony partner, mężczyzna, już nie jest wymarzonym mężczyzną. Był wtedy, w tamtym tu i teraz, ale już nim nie jest, bo się zmieniłaś, bo ewoluowałaś. I my jako kobiety, kobieca energia jest energią zmiany, chaosu. My się bardzo szybko nudzimy. Potrzebujemy zmian fryzury, outfitu. Nie lubimy być tam, gdzie nudno. Są kobiety, które nie stawiają granic, są kobiety, które nie mówią tego, czego chcą i zostają na przykład w jakichś towarzystwach całe życie i więdną. Jak masz taki, jak masz przebudzony szósty zmysł i jesteś empatką, to czujesz ludzi. Czasami widać, jak kobiety mają taki nieobecny, wyłączony, smutny wzrok. Ja zawsze widzę w tych oczach, że ta dusza to już wiele razy usłyszała nie. Tym przykładem i tą historią o tym wymarzonym mężczyźnie nie chciałam oczywiście nikogo zasmucić. Jeżeli on jest Ci przeznaczony i macie razem kroczyć i się rozwijać, to on w jakiś sposób dociągnie i
i dotrzyma ci kroku, tak? I będziecie się razem rozwijać. Ale może być też tak, że on był wymarzonym partnerem do pewnego momentu i twoja natura, czyli nieuchronna zmienność, może doprowadzić cię po prostu do innego poziomu, na którym spotkasz kolejnego wymarzonego partnera na tym samym poziomie. To jest tylko hipoteza, że tak może się stać, ponieważ wszyscy wiemy, że jedyną stałą w życiu jest zmiana. No dobra, ale jak mam teraz ustalić, czego ja w ogóle chcę? Jak ja mam nie stracić tego ze swojego wzroku? Jak systematycznie i konsekwentnie poruszać się w tym kierunku? Tutaj z pomocą przychodzą narzędzia energii żeńskiej, czyli de facto twojego naturalnego stanu i twojej natury. Po pierwsze, primo, zacznij przyjmować komplementy, prezenty, zaproszenia, okazje. Zacznij uczyć się, jak prosić o pomoc i zacznij otwierać się do życia i do ludzi. W ten sposób zaczniesz kumulować energię z tego pola zewnętrznego. Sama również generuj energię od wewnątrz w sobie. Podaję tutaj teraz kilka przykładów, jak generować energię. Poprzez taniec, poprzez ruch, poprzez jogę, poprzez jogę kriję, poprzez jogę kundalini, poprzez jogę, której ja uczę raz w tygodniu polską grupę we wtorki online, poprzez dźwięk, poprzez swój oddech, poprzez przyjemność. I tutaj w tym momencie też zapraszam Cię na swój, na mój Instagram Olimpia Gaja, bo tam najprędzej dowiesz się o eventach i o spotkaniach, które organizuję dla kobiet, żeby właśnie to ucieleśnienie aktywować i doświadczyć. Ucieleśnienie po angielsku nazywa się embodiment i jest bardzo, 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 bardzo esencjonalne i ważne w procesie dążenia do celu i osiągania tych celów, ponieważ embodiment, ucieleśnianie są to praktyki, w których jesteś w stanie zejść i poczuć i odczuwać poprzez ciało. Jesteśmy w taki sposób zaprogramowani, wyćwiczeni, że jesteśmy cały czas w swoich umysłach, w naszych głowach, myśląc tylko, czy to jest możliwe, czy to jest realne, czy i tłumacząc sobie to w logiczny sposób. I czasem nawet na tym mentalnym poziomie już jesteś po prostu tak zmotywowana, masz całą wizję, tylko daj mi czas i przestrzeń, żeby iść, a czasem właśnie blokują te rzeczy, które są zapisane, uwięzione w ciele, takie jak jakieś przeszłe przeżycia, emocje, przekonania i właśnie ta sztuka tego ucieleśniania, tego rozluźniania, uwalniania tych emocji z ciała będzie tutaj esencjonalna, takie ugłaskiwanie, obejmowanie swojego układu nerwowego, przeprogramowywanie go. Po drugie, czyli pierwsze, to jest ta praca z kobiecą energią, ta otwartość, tak? Ta wiara w siebie, to poznawanie się przez swoją cielesność, przez swoją przyjemność. To jest pierwszy składnik, jak realizować cele po ich wyznaczeniu i nie tracić ich wzroku, tak? Cały czas być sobą, dbać o tą swoją kompletność. Drugim składnikiem będzie twoja intuicja, która jest bardzo powiązana z tym właśnie, z tą sztuką ucieleśniania
i Twoje standardy, i Twoje wartości. Podam przykład. To wszystko są tylko przykłady, one będą indywidualnie dopasowywane do Twojego życia, do Twojego charakteru, do Twojej natury, do Twojego temperamentu. Intuicja, standardy i wartości. Na przykład, Twoją wartością może być wolność i potrzeba ekspresji. I ona jest po prostu taka silna, tak już w Tobie jest kołysana dzięki tym różnym praktykom poznawania siebie, że musisz żyć według tej swojej wartości. No ale znajdujesz się w takiej sytuacji w życiu, że na przykład pracujesz w jakiejś korporacji, gdzie nie bardzo twoje postępowanie może iść w jednej linii z tym, co ty czujesz, z tym, jaką masz wartość, i dodatkowo musisz pracować 40 godzin w tygodniu i nie masz też pokrycia ze swoją wartością wolności. Więc jeżeli zrealizujesz, że to, co ten aktualny stan gry nie jest adekwatny do twoich wartości, a wartości już po prostu wypływają przez wszystkie pory i są tak głośne w tobie, już nie możesz nic innego robić w życiu, jak tylko podążać za tym wewnętrznym głosem. Zrealizowałaś to, więc zaczynasz działać. Wiesz, czego chcesz i ustalasz swój cel i nie spuszczasz go wzroku. Nie możesz, bo cały czas pracujesz nad tym ucieleśnianiem, bo cały czas pracujesz nad swoją wizją. Jest dla ciebie oczywiste, że musisz udać się w tym kierunku, gdzie będziesz mogła osiągnąć poziom, w którym jesteś wolna i poziom, w którym możesz się wyrażać, poziom swojej ekspresji, czyli jakąś taką pracę, która ci zapewni wolność i zapewni ci możliwość ekspresji. Najczęściej będzie to praca online nad własnym darem, nad własnym projektem. Myślę, że w dzisiejszej dobie, kiedy mamy dostęp do social mediów, to jest to jak siedzenie na worku i nie wykorzystywanie tych social mediów, to jak siedzenie na worku złota i po prostu siedzenie na nim i nie korzystanie z tego złota. Lubię się z Tobą dzielić. Słuchaj, to by było na tyle. Zapraszam Cię na Instagram Olimpia Gaja. Tam będziemy na bieżąco, codziennie się widywać. Jest tam też dużo inspiracji. Ostatnio coraz bardziej ufam wewnętrznemu prowadzeniu i wewnętrznej mądrości, i naprawdę ciekawe przepływają przez tą osobę informacje, inspiracje, także byłabym urzeczona, gdybyś chciała zerknąć. Życzę Ci jak zwykle wspaniałego dnia. Dziękuję, że jesteś. Subskrybuj mój kanał. To bardzo dużo dla mnie znaczy. I widzimy się następnym razem. Ciao!